Cześć, witajcie. Dziś w kąciku historycznym przeniesiemy się do roku 2007. Ale będzie trochę nietypowo tym razem, bo pokażę wam taki oto telefon. To, moi drodzy, Nokia 1209, kwintesencja prostoty. Telefon po prostu do dzwonienia, ale powiem wam szczerze, że moim zdaniem on jest lepszy niż współczesne, nawet najbardziej dopasione smartfony. Wiecie dlaczego? No niekoniecznie dlatego, że długo trzyma na baterii, chociaż to akurat jest oczywiste, ale dlatego, że ten telefon ma 16 lat. 16 lat po debiucie. Wyjąłem ten telefon z pudła, nawet w sumie nie wiem skąd się w mojej rodzinie wziął, pewnie był to jakiś babciofon albo telefon zastępczy wówczas. W każdym razie wyjąłem go po 16 latach od premiery z pudła, włożyłem kartę, naładowałem baterię i co? I moi drodzy, działa. Wyobraźcie sobie, że działa. By było weselej, żeby móc wam o tym telefonie coś więcej opowiedzieć, używałem go przez miniony weekend. I wiecie co? Kurczę, poza tym, co oczywiste, czyli tym, że nie miałem dostępu do internetu, to tak naprawdę specjalnie mnie nie bolało. No dobra, mógłby być jeszcze aparat fotograficzny, no ale jaki on mógłby być w tak prostym urządzeniu? Żaden. Natomiast skupiając się na tym, do czego tak naprawdę telefony powstały, czyli na gadaniu i ewentualnie smsowaniu, to powiem wam szczerze, że po tych 16 latach byłem w stanie z tego urządzenia korzystać. Co więcej, pracuje ono tak, jakby było nowe, świeżutkie z pudełka. Bateria się ładuje, nie pada po 10 minutach, tylko trzyma normalnie. Myślę, że spokojnie w granicach tygodnia to ten telefon potrzyma, jak nie lepiej. Może po tych paru latach stan tej baterii będzie trochę gorszy niż nowej. To się dopiero okaże, zobaczymy. Naładuję ją 3, 4, 5 razy i będę mógł dopiero coś powiedzieć, ale na razie wygląda to zupełnie dobrze. By było weselej, ta bateria wcale nie napuchła. To kultowa bateria nokioska BL5C, akurat tu wersja, ale to mniejsza o to. Ta bateria zasilała mnóstwo ówczesnych telefonów i nie tylko Nokii. Pasowała, jako ciekawostkę wam powiem, do mnóstwa Chińczyków, ale popatrzcie, no bateria jak nowa, no nie spuchnięta nic. Także słuchajcie, jaja jak berety. Pokażcie mi, jaki współczesny smartfon, który po 16 latach wyjmiecie z pudełka, naładujecie i będzie nadawał się do użytku i co ważne, zapewni swą pełną, pierwotną funkcjonalność. Aha, jasne. Jakby się w ogóle włączył, to już będzie dobrze. Nie mówiąc o korzystaniu z niego, bo przecież aplikacje, wymagania, cudawianki, zabezpieczenia i tak dalej. A to... No to po prostu działa. Telefonik malutki, tak jak powiedziałem, niemalże nic nie mający. Wiadomo, jego podstawową funkcją było dzwonienie, ewentualnie smsowanie. Klawiszki, jak widzicie, miał stosunkowo małe, ale mimo tego, że ja mam dosyć duże ręce, a sam telefon również jest mały, tak jak i jego przyciski, dawało się z niego korzystać, nie połamałem sobie paluchów, a co najważniejsze, te przyciski, choć małe, dają wyczuwalny skok, wiemy, że coś nacisnęliśmy. Dzięki temu nawet bezwzrokowo można wybrać numer, czy kiedyś się wstukiwał SMS. Ja już niestety zatraciłem tą umiejętność. No się, ale kiedyś, słuchajcie, się stukały SMS-y bez patrzenia na ekran. Bardzo wygodna jest nawigacja po tym, jakże krótkim i prostym menu. Za pomocą czterokierunkowego klawisza joysticka, dwóch przycisków funkcyjnych, dwóch słuchawek, żadnych cudów tutaj nie ma. Wyświetlacz, jak widzicie, jest marny i do tego mały. To jest ekranik w technologii CSTN. Wyświetla jedynie 64 tysiące kolorów i ma porażającą wręcz rozdzielczość 96x68 pikseli. Także już wiecie, jak ten ekran wygląda i jak się sprawdza w codziennym użytkowaniu. Moim zdaniem to właśnie ten mikroekranik jest najgorszym elementem tego telefonu, bo o ile tutaj w pomieszczeniu coś tam na nim widać, w pochmurny dzień też się jeszcze daje używać, natomiast na słońcu, w słoneczny dzień po prostu nie byłem w stanie tego telefonu używać, nie zasłaniając tego ekraniku ręką. Ciemny, niezbyt wyraźny, mały, kiepsko czytelny. To są cechy tego wyświetlacza, ale z drugiej strony, czy nam do dzwonienia potrzeba jest wiele więcej? No cóż, jeżeli faktycznie tylko dzwonimy, to ten ekran może być wystarczający. Ale tak jak powiedziałem, ten telefon to nie tylko dzwonienie wbrew pozorom. Taka mała pierdółka, a ma, moi drodzy, nawet całkiem, no, przesadzam, że bogate, ale ma jakieś tam wyposażenie. Poza obsługą SMS-ów, telefon wyposażono również w kalkulator, w kompozytor dzwonków, stoper, kalendarz, minutnik, konwerter jednostek miary, czyli tam na przykład temperatury, masy, długości, powierzchni, objętości, walut nawet. Do tego ten telefonik ma przypominawkę, ma budzik, co w sumie jest oczywiste. No i dla tych, którzy używali telefonów na kartę, ma takie podmenu pozwalające podejrzeć tam, ile na karcie zostało, ile wygadaliśmy i tak dalej, czyli takie do obsługi już prepaidów typowo, bo w sumie to był raczej taki typowo prepaidowy telefon. Z rzeczy najzabawniejszych, moi kochani, on ma gry.
Słuchajcie, to coś ma gry i żeby było zabawniej, nie jedną, nie dwie, a trzy gry. Specyficzna, nawet trochę animowana wariacja kultowego węża od Nokii. Kolejną gierką jest coś na kształt Tetrisa, tylko takie trochę bardziej wymagające, bo nie tylko kształt figur się liczy, ale ich kolorki również. A trzecia gra to takie podróżowanie kuleczką po poziomych belkach. Przypomina mi to jakąś grę bodajże z Atari chyba, ale nie pomnę tytułu, wybaczcie, może ktoś z was pamięta. W każdym razie, słuchajcie, są tutaj trzy gry i nawet daje się w nie grać. Telefon demonem prędkość nie jest, ale sobie radzi z tymi grami. Prościutkie, ale są. No i czas na killer feature tego telefonu, który nawet został wymieniony tu na pudełku. Latarkę. Ten telefon ma latarkę umieszczoną na górze obudowy. Latarka ta nawet świeci. Włączamy ją klawiszem tym czterokierunkowym, tym joystickiem. Ale oczywiście musieli tu zrąbać jedną rzecz, mianowicie taką, że aby włączyć latarkę, musimy odblokować klawiaturkę. A klawiaturkę, jak to w Nokii, odblokowujemy za pomocą dwóch przycisków. No oczywiście tak samo ją też możemy zablokować, ale jest też blokada automatyczna. Ho, ho. O, taki wypas, proszę Państwa. Jak zatem widzicie, w przeszłości zdarzały się też takie proste telefony. Ale najzabawniejsze w tej Nokii 1209 jest właśnie to, że po 16 latach ten telefon mógłby spokojnie leżeć jeszcze w naszych sklepach i spokojnie mógłby trwać niczym taka żywa skamielina w niezmienionej praktycznie formie, bo powiem Wam szczerze, jak tak sobie popatrzyłem na te proste telefony, które zalegają w supermarketach, to one jakoś specjalnie wybitne nie są i wydaje mi się, że wcale nie są jakoś drastycznie lepsze od tej Nokii sprzed 15 lat. I to właśnie ta cecha sprawiła, że postanowiłem Wam dzisiaj o tym telefoniku opowiedzieć. Po prostu żywa skamieniałość, a jednocześnie zupełnie sprawne, po 16 latach działające normalnie urządzenie. Takich telefonów, kochani, już niestety nie będzie. I tym smutnym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami w kąciku historycznym, ale wpadajcie oczywiście codziennie na nasz kanał. Będą niebawem kolejne produkcje. Do zobaczenia. Servus, cześć!